A my już widzimy zestawienie pani, które pobiegną w pierwszej serii na 1500 metrów. Tak, 12 zawodniczek zgłoszonych do tej rywalizacji. W zeszłym roku najlepsza w Bielsku-Białej była Zuzanna Wiernicka. Srebro dla Aleksandry Duban i Magdaleny Białek. W 2021 roku z kolei Wiktoria Wróbel we Włocławku okazała się być najlepszą, jeśli chodzi o te właśnie konkurencje, czyli bieg na 1500 metrów. Na 1500 metrów kategorii U18 oczywiście rekordzistką Polski Sofia Enaui, która w 2012 roku uzyskała czas 4:13:68. Widzimy Reginę Brudny z Filipides Ateresin. Ona w tym biegu pobiegnie z numerem 341. Oliwia Piątkowska, ZS AWF Warszawa. Dalej Julia Świegot, WKS Śląsk Wrocław. I z numerem 52 Oliwia Kopeć, AZS AWF Warszawa. 536 to Anna Szenwald, Remus Kościerzyna, obok niej Barbara Zając z AZS-u AWF Kraków. Dalej Dominika Kozłowska, LLKS Ziemi Kociewskiej Skurcz. Tutaj mamy Oliwię Kopeć z AZS-u AWF Warszawa. Wcześniej była oczywiście Gabriela Kopeć z Parasola Wrocław, a teraz Roxana Wasilewska ze Skry Warszawa. Marianna Chryciuk, OKS Start Otwock na naszych ekranach. Dalej Eliza Piasecka, CWKS Rysowia Rzeszów. No i uzupełnia stawkę Roxana Rękawiecka z PTT Delty Płock. Zuzanna Wiernicka najszybsza w tym roku w kraju, 4:17:61, ale jej tutaj w stawce zawodniczek nie ma. Jest za to Oliwia Kopeć, która ma trzeci czas w tym roku, 4:29:11. Brakuje też Oliwii Cieślak w składzie tych, które biorą udział w rywalizacjach, które są w czołówce krajowych tabel. Oliwia Kopeć, tegoroczna halowa wicemistrzyni Polski na 1000 metrów z Rzeszowa. Ona w tym momencie na pierwszym miejscu. Kopeć jedyna, która w swojej karierze złamała 4,5 minuty. To udało jej się podczas rywalizacji w meczu, w którym reprezentacja Polski do lat 18 walczyła z rówieśnikami z Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii w Ptuj. Ostatecznie w tej rywalizacji górą byli Czesi i Czeszki, a Polacy, jak i Polki na miejscu drugim zakończyli rywalizację. To działo się dosłownie niespełna miesiąc temu. Trzecie miejsce na 1500 metrów zajęła w tamtej rywalizacji Oliwia Kopeć. Widzimy, że rozciągnęła się mocno stawka pań biorących udział w tym biegu. Kopeć, Oliwia z przodu i raz wiezie za swoimi plecami Roxanę Wasilewską, srebrną i brązową medalistkę dwóch ostatnich Mistrzostw Polski Młodzików na 1000 metrów, reprezentantka Skry Warszawa, która z kolei jako jedyna obok Kopeć 4:40 była w stanie złamać w karierze, 4:38:56 i tegoroczny rekord życiowy. Dwie najszybsze więc panie spośród tych, które przyjechały do Chorzowa na czołowych lokatach. No i za chwilę dwa okrążenia zostaną panią do pokonania. Spora już ta wyrwa między zawodniczkami z miejsc 1-2, a kolejną trzyosobową grupą, którą widzimy, która się klaruje powoli, która prawdopodobnie o trzecie miejsce walkę stoczy między sobą. Na razie, jeśli chodzi o te biegi, które oglądaliśmy na średnich dystansach, prowadzenie od startu to wcale nie jest taki głupi pomysł.
bo zazwyczaj te zawodniczki i ci zawodnicy, którzy od początku przejęli inicjatywę, po prostu te biegi wygrywają i kończą konkurencję czy też rywalizacje eliminacyjne na czele. Czy tak samo będzie w przypadku Oliwii Kopeć? Za chwilę się przekonamy, bo już tylko 500 metrów tak naprawdę zostało do końca tego biegu. Kilometr za zawodniczkami. No i w tym momencie Kopeć zaczyna zrywać tempo, zaczyna przyspieszać, zaczyna gubić Roxanę Wasilewską, chociaż Wasilewska się nie daje. Reprezentantka Skry Warszawa cały czas blisko Oliwii Kopeć. Ostatnie okrążenie tej rywalizacji. Dzwonek wybrzmiał na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jest próba jakby teraz zerwania tempa z kolei przez Wasilewską, bo widzimy, że się czai, żeby wyskoczyć zza prawego ramienia Oliwii Kopeć, ale to ciągle zawodniczka AZS-u AWF Warszawa na czele. Przeciwległa prosta ostatniego okrążenia. Zielony strój Kopeć, czerwony Skry Warszawa, więc Roxany Wasilewskiej. Wasilewska teraz bliżej zewnętrznej krawędzi toru pierwszego, niemalże po drugim biegnąca przez ten drugi łuk i teraz atakuje Roxana Wasilewska. Wasilewska wysuwa się na prowadzenie, 150 metrów do mety. Czy wytrzyma to wszystko Roxana Wasilewska? Czy to nie będzie kosztowało jej na finiszu? Teraz delikatnie się zderzyły panie, zmuszone do tego, żeby biec po torze drugim Kopeć, ale to jej nie przeszkadza, żeby gonić Roxanę Wasilewską. Ostatnie metry, jednak Oliwia Kopeć, jednak to ona wygra ten bieg, tak jest. Na ostatnich metrach pokonuje swoją najgroźniejszą rywalkę Roxanę Wasilewską. I jeszcze piękna walka o trzecie miejsce. Też w tym biegu do samego końca zacięta rywalizacja. I o miejsca 1-2, i o miejsca 3-4, ale ostatecznie to Oliwia Kopeć jest tą, która wygrywa ten bieg. Znowu się okazało, że ten, który, czy ta w zasadzie, która od początku objęła prowadzenie, ta też na mecie jest na pierwszym miejscu. Potwierdzenie wyników pierwszej serii na 1500 metrów, a jednocześnie też podziału medali, bo tym razem nie było takich rewelacji jak w rywalizacji mężczyzn, to znaczy trzy pierwsze z tej szybszej serii też najszybsze w całej konkurencji. Oliwia Kopeć przed Roxaną Wasilewską i Gabrielą Kopeć. To jest czołowa trójka.